Zastanawiasz się, w jaki sposób dochodzi do przejęcia konta na Facebooku albo komuś kradną fanpage'a, mimo włączonej dwuskładnikowej autoryzacji. Zobacz, jak to wygląda w praktyce. Możesz otrzymać taką wiadomość, prywatną, która wygląda, jakbyś otrzymał ją od biznes policy jakiegoś działu Facebooka, lub przyjdzie do ciebie taki mail na twoje konto, który jest podany w Facebooku. Wygląda dosyć ciekawie. No Literówka, składać, coś w jakimś innym języku, niepoprawna polszczyzna. Mail przychodzi z jakiegoś dziwnego adresu Outlook, ale tak naprawdę jest wysyłana najprawdopodobniej przez bezpłatny konto gdzieś na systemach Salesforce. No nic, osoba nietechniczna może pomyśleć, że jest to prawdziwa blokada strony. Wchodzi więc na taką stronkę, która wygląda w taki oto sposób. Sprawdzimy sobie, jak mówią na ten temat antywirusy, czy jest to strona podejrzana. Wirus to taki fajny system do skanowania nie tylko adresów. Zobaczcie, jeden antywirus twierdzi, że ta strona jest phishingowa. Więc wygląda to w miarę legitnie. Osoba, która jest nietechniczna, może pomyśleć, że jest to prawdziwa strona, na której no już trzeba uzupełnić swoje dane, swojego fanpage'a, podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail no i poprosić o zdjęcie blokady z naszego fanpage'a. Podajemy takie dane, wciskamy kontynuuj no i wtedy wyskakuje właśnie informacja, że musimy podać hasło ze względów bezpieczeństwa. Znowuż ktoś, kto się nie zna na takich tematach może podać to hasło. Hasło jest niepoprawne, ale klikamy ponownie, może się pomyliśmy I zobaczcie, w tym momencie wyskakuje informacja, która wygląda jak Facebook, żeby podać kod dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Spójrzcie na adres URL, on niestety nie jest poprawny, ale dokładnie w ten sposób cyberprzestępcy przełamują dwuskładnikowe uwierzytelnienie zmuszając Was do podania jednorazowego kodu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat i jak się przed tym chronić, odezwij się do mnie, a mam specjalne przygotowane szkolenie, żeby nie paść ofiarą takich cyberataków.